Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run. Moi drodzy, zaczynajmy kolejny odcinek z tej gry. Ostatnio byliśmy w Las Vegas, ostatnio byliśmy także na Dolinie. I kontynuujmy was. W zasadzie mamy tutaj coś do zrobienia na krawędzi. Widzę, że tu jest klasa Muscle 3. Zobaczymy, co mamy tu do dyspozycji. Kurde, ale Kobry nie mogę wziąć niestety. Mogę wziąć tylko Chevy GT500 Super Snake. Wybierzmy jakiś zestaw, zobaczymy co tu ma. Wczytują się. Co? Edycja Super Snake Run, ale... Kolorek jest... Nie lubię matowych samochodów, naprawdę. Tutaj mamy tylko szersze kapcie, tak? Inne felgi, jest trochę obniżony i w zasadzie tyle. Tutaj mamy progi, inne kapcie. Bez spoilera. Ale czy tu można zmienić kolor? Można. Ale tylko chyba maty, tak? Nie, można inne też. Ten mi się podoba. Lecimy. Tylko ten spoiler z tyłu. A zaraz zobaczycie, trochę lipa. No ale dobra. Okej. Chodź mały, pokażemy co potrafimy razem w duecie, ha? Ale ty się fajnie prowadzisz, nie to co boss i bardzo fajnie brzmisz, mały. Kurczę, ale ta kamera mi naprawdę przeszkadza, jest zbyt blisko samochodu. Ale spoiler, to ty masz chłopie paskudny. Tir, ktoś się urwał z Eurotrucka. Okej, świetnie i... No, kurde, co tu pick-up robi? Ej, ale ten spoiler naprawdę, to jest paskuda. Jak następnym razem będę brał ten samochód, na pewno nie wezmę tego pakietu. Niestety spoilera nie możemy zmieniać tutaj w żaden sposób. Kurde, no ogólnie wygląda fajnie, no nie jest jakoś tam poszerzony z tyłu i tak dalej. Ale no to nie jest to, co ludzki lubią najbardziej. Ten spoiler jest zdecydowanie za mały, jest taki malutki, jakby ktoś, nie wiem, przepiął go z jakiejś Hondy S2000. To jest naprawdę malutki spoilerek, w ogóle nie pasuje do muscle cara, jakim jest właśnie GT500 Super Snake. No, chyba przyznacie mi rację, prawda? Dlatego następnym razem muszę pamiętać, żeby tego bodykitu nie brać. No ale wracając tu do rozgrywki, jest trochę ciężko i nie za dobrze mi idzie. Mam nadzieję, że chociaż zdobędę złotko. To zaraz będzie... Powinien być koniec chyba. Powiem wam, że troszeczkę rzuca. O kurde, to jeszcze nie koniec. Oj, może być problem. I jest problem. Próbujemy jeszcze raz. Tak za pierwszym razem skupiałem się... Co? Tak za pierwszym razem skupiałem się bardziej na tym... Spoilerze z tyłu, teraz skupimy się bardziej na jeździe. Tak jest. Już nie muszę patrzeć na ten spoiler paskudny, wziąłem sobie po prostu kamerę z maski i gitara. Dobrze. Na każdej prostej nitro, tam gdzie się da właściwie. Nawet tutaj bym użył, gdybym miał więcej. Ale tu i tak musimy zaraz skręcać, więc nie ma takiego sensu. Dawaj. Wow, mało brakowało. Aj. Niedobrze użyłem nitra przed... Przed zakrętem. No dalej, nie rzucaj tak tą dupą. Nie jest jakaś potańcowa. Diabła. Ale wiecie co, tu jest tak trochę dziwnie, bo ja nawet jak hamuję czasami dużo wcześniej przed zakrętem, to ten samochód po prostu jedzie do przodu, tak jakbym w ogóle nie miał przyczepności. Tak jakby hamulce sprawiały, że ten samochód zaczyna tracić przyczepność, ale tak dramatycznie, nawet jak nie hamuje ostro, no nie? To jest dziwne. Przynajmniej ciężko to wyczuć w deranie. Dobra, mamy prawie... Pełne nitro. Co? Słuchajcie. Ja pierdzielę.
No! Co? Nie zahaczyłem przecież! Nawet srebra nie zdobyłem. Kurde. Ale to, ja nie wiem, tym samochodem to bardzo ciężko jest. Musiałbym mieć tą kobrę chyba. Bo tutaj jeszcze jest do odblokowania kobra później. No nic. A Jezu, zaraz się będą te punkty 6 milionów lat nabijać. Jak ja tego nienawidzę, normalnie wypieprzyłbym to jakimś modem do tej gry. To jest nie do pomyślenia. Jak może tak być? No, czekasz 100 lat. Kurde. Nienawidzę, po prostu nie cierpię. Muszę powtórzyć, no bo mówiliśmy się, że złoto, tak? Musi być chociaż to złoto. O, jak hamulec kuźwa, wciskasz, samochód jedzie do przodu, jak puszczasz gaz, to samochód nagle zaczyna sam hamować. No to jest takie, kurde, dziwne. Jeszcze raz. Tu już trzeba hamować, żeby tu wyrobić, no kurde. I tu nie chodzi nawet o blokowanie kół, bo nawet jak hamuje ten... Leciutko, nie? Tylko dotykam trochę tego triggera, to samochód już się zachowuje jakoś dziwnie. Dziwne to jest, naprawdę. No, teraz jedną czwartą użyłem tego triggera i... po prostu samochód zaczyna fruwać. A teraz puszczam gaz, w ogóle nie będę hamował. Dobra. Nic nie mówię, już lepiej. Kurde. A teraz niech... Kurde! No fajnie! Nie, wiecie co, ja muszę tu najpierw odblokować kobra. Kobra się odblokowuje w następnych wyzwaniach. To jest jakaś masakra. Nie obczają tego samochodu, w ogóle się nie da tutaj tym jechać, naprawdę. Może by się dało zrobić to wyzwanie tym samochodem na złoto za 128 razem, ale... Dobra, jedźmy rajd. Jedziemy Subaru Impreza WRX, nie możemy wybrać bodykitu ani koloru. Startujemy. No dobra, teraz tyle dobrze, chociaż jest dzień, a nie jak wtedy, zajmij pierwsze miejsce. No dobra, może nie będzie tak trudno. Oh yeah. Dawaj Subaru, ścigamy się z Fordem Focusem. No nieźle daje ten Focus, ale może uda się go przegonić. Ależ mnie zepchnął, no co za dziad. Dam radę, dam radę. Nie wiem, czy ja łapię tutaj... tunel. Nawet nie mogę spojrzeć, nie mam czasu ruszyć gałkami ocznymi. Wow. Teraz w ogóle hamulca na przykład nie używałem, no nie? Samochód dużo lepiej skręcał, a jak gdybym użył hamulca, na pewno bym poleciał na te skały śmieszne. Trzeba po prostu mieć jakieś wyczucie do tej gry, do tego sterowania, prowadzenia. Jak się urwiesz z innej gry wyścigowej i nagle tutaj wbijesz, to w ogóle powiesz what the fuck, co tu chodzi? O, teraz nie używam hamulca i samochód idealnie wszedł w zakręt. Gdybym użył, na pewno poleciałbym na ścianę. Jak tutaj, nie? Fajnie. Dobra, mniejsza z tym. Muszę zdobyć platynę tutaj. 1,44 z tego co widzę. Na razie idzie chyba dobrze. O, nie wiem, nie wiem. O... No! Ach! Ale dobra, jest tu pragnione złoto. W następnych wyzwaniach musimy odblokować sobie kobrę, żeby pojechać to tamto nas poprzednie, tak? Wyzwanie, gdzie jechałem Super Snake'iem. Niestety ten Super Snake w ogóle do niczego się nie nadaje. Nawet ten bodykit. W ogóle to ja myślę, że to wina tego bodykita, tego spoileru. Nie wiem. I znowu trzeba czekać 100 lat. Kurde. Dobra. Kurzawa. Ja to inaczej przeczytałem na początku. Kuźwa. Albo inaczej jeszcze. Dobra, bierzemy Mercedesa. Zobaczymy, co on tu ma ciekawego. Felgi.
I... Ja wiem... Nie tak źle, zobaczmy. Bierzemy czerwonego. Czerwonego SLS-a, zobaczymy jak mi pójdzie. No i zobaczmy, SLS-ie, co ty potrafisz zrobić? Pierwsze miejsce trzeba ciągnąć. Wow! Ale tym wozem to się ładnie popiernicza, naprawdę. Muszę uważać tutaj na ostre zakręty. Cały czas zerkam na tę mapę tutaj. Minimapkę oczywiście. Wow. Pięknie pluje, naprawdę. Firebird, widzę tutaj R35 i burza piaskowa. Niektórzy mówią na to też burza pustynna. Nevermind. W każdym razie jest to burza i mi utrudnia trochę jazdę, a tym samym życie. Musimy zdobyć tutaj złoto. Jedzie się naprawdę konkretnie. 315-314 km na godzinę. Chcę dogonić tamtych z przodu, żeby złapać tunel. Jak złapię za nimi tunel aerodynamiczny, będę draftował. Wtedy na pewno będę się do nich przybliżał szybciej i osiągnę jeszcze lepszy czas. Kurde, co tu się dzieje, no nie? Fajnie to wygląda. Tylko trzeba uważać na trafiki, bo nie wiadomo co nam wyskoczy. Ja się cały czas boję, że zaraz z naprzeciwka wyskoczy jakiś trafol i mnie załatwi. Pojechałem jakimś chyba skrótem. Nie wiem. O! Cholera! Ej, cofaj! To było dobre, znaczy średnio dobre. Ale tak z zaskoczenia trochę mnie wziął ten trafik. What the fuck? Gdzież tu lampy w NFS-ach dało się zawsze rozwalać, no bez jaj. Kurde. No dobra, jest ciężko, jest ciężko. A ty co mnie tu? Dziadu jeden. Dobra, próbujemy dogonić tych z przodu. Znowu. No kurde, trafik mi zasłonił zjazd. Damn it. Dawaj, Astona Martina teraz. Kobre. To będzie trafol. Jedź na trafola! Nieczyste wyprzedzenie. Zajebiste to było. Gościu już chyba się nie pozbiera w tym meczu, czy pojedynku. No mam nadzieję. Ale to mi się bardzo podobało, naprawdę. Dobra. Skupmy się na jeździe. Widzę, że jestem tu gorszy od mojego kolegi. Tam już widzę metę. 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda i by była platynka. Cholera, tak będzie złoto tylko. A naprawdę poszło mi całkiem nieźle. Znaczy miałem tam kilka wypadków, ale je cofnąłem. Tylko, że te takie zepchnięcie na tira mi się bardzo podobało. Kurde. Nie wiem, czy ja odblokuję teraz kobrę, bo chyba kobra odblokuje się za platynę tutaj gdzieś. Zaraz zobaczymy, jak ją się tu odblokuje. No musimy... Miura się odblokowała. Jakieś teraz profilowe, gówna. Dajcie spokój. No dobra, na szczęście mało tego było. Zobaczę, co muszę zrobić, żeby odblokować kobrę. Bo to jest ważne. No musimy te zadania wszystkie poukańczać, tak? Ja myślę, że to też jest uzależnione od poziomu, jaki tutaj mam. Poziom kierowcy oczywiście. Dobra. Tu gdzieś musi być opisane, jakie nagrody się dostaje za konkretny medal. Ha. O właśnie. Dobra. Zdobądź medale. Pokonaj jeszcze tyle rekomendacji autologu, by odblokować kobrę. Dwie rekomendacje autologu. Gdzie są te rekomendacje? To na pewno nie jest tutaj. Tutaj coś mamy. Gdzie są te rekomendacje? No nie, no to tego to ja nie będę jechał. Dobra. Później sobie odblokujemy kobrę. Pamiętajcie, żebym przejechał ten wyścig tutaj. Bo tu mam brąz, ale nie chcę tego jechać tym samym samochodem, bo dostanę czegoś, naprawdę. Zeświruję albo jeszcze coś gorszego. A tak zimy robimy. Bitwa w śniegu i zaczynamy. Prawdopodobnie będziemy jechać w Miurze. Evora, Lotus Exige, o nie, tego dziada to nie biorę na śnieg, absolutnie. Zastanawiam się nad Exige'em i Miurą. Miurą jeszcze nie jeździłem, więc ją przetestujmy. Z tego co pamiętam, w Wordzie mamy paskudne bodykity, a w Wordzie mamy takie same bodykity, jak i to. Boże, nie. Trochę obniżona. Tak, zdecydowanie klasyczny wygląd bardziej mi się podoba. Żółte paski, czarna większość samochodu. To jest fajnie. Ja i te moje opisy samochodów. Czasami sam się z siebie śmieję, naprawdę.
Prawdopodobnie będą tutaj leciały na nas skały. Skały srały. Zaraz się okaże. Jadę Miurą, naprawdę bardzo lubię ten model, ale rzuca konkretnie. Mogłem wziąć tutaj właśnie Exicha. Exich ma krótszą dupę, więc jego powinno na śniegu mniej rzucać, tak na ludzki rozum. Ale dobra, już jak jadę, tak jadę. Trudno się mówi. Albo właśnie, w sumie GTR R35 ma napęd na... A weźmiemy... Dobra, inaczej. Weźmiemy właśnie GTR-a, bo ja widzę, że tym to ja nie osiągnę tutaj dobrego czasu. Niestety Miura, wydaje mi się, że jest z tyłu cięższa. Ma ten tył jakiś taki, przód za długi, tył za krótki, więc podejrzewam, że dlatego ją rzuca. No ale mamy tutaj przecież do wyboru Nissana R35, który ma napęd na 4 koła, więc on powinien na śniegu sobie radzić lepiej. Co? Albo Audi RS4. Ha. Czy on ma napęd na 4 koła? Prowadzenie łatwe. Miura, prowadzenie trudne. Nie, ja biorę chyba Exige'a. Tak, coś czuję, że Exige'em ja tutaj osiągnę dobry czas. Weźmiemy ostatni pakiet i... To malowanie, tak mi się wydaje, że... To mi się bardzo podobało. Tak, to mi się bardzo podobało. Startujemy. Na pewno pójdzie mi lepiej niż w Miurze. Jestem tego pewny z tego powodu, że już jechałem Exige'em w innym wyścigu i naprawdę szło mi bardzo fajnie. Okej. Dawaj Exige, pokaż co potrafisz. No tutaj to nas rzucać nie będzie. Autentycznie. Ten samochód po prostu... O, tylko tyle i właściwie nic się poza tym nie dzieje. Ja się praktycznie, gdyby to były ściany, to bym się rozwalał o wewnętrzne. Tak ten samochód skręca, nawet w tej grze. To jest ciekawe. No dobra. Świetnie, i doganiamy Miurę, która... Uuuuj! No, teraz konkretnie zarzuciło, nawet sobie cofniemy. Nawet sobie konkretnie cofniemy. Znaczy konkretnie nie rzuciła, cofniemy sobie, że cofniemy. Chodź tutaj, Miura. Teraz cię dogonię. Muszę też uważać jednak na tego Exige'a. Ale jak się puści gaz, jest całkiem chyba spoko. Tylko nie trzeba przesadzać też z tym ostrym skręcaniem, bo jednak może trochę rzucić, chociaż nie wiem, co tu może zarzucić. Jadąc Exige'em ma się wrażenie, jakby się jechało na dwóch kołach. Takich, wiecie, ustawionych z po bokach. Kurde. Ja widzę, że tu mój kolega w tym miejscu już miał o prawie pół minuty lepszy czas. Jakim cudem, ja się pytam. Tu mamy następnego przeciwnika. Pięknie. Dawaj, Exige. Ja nie wiem, jak mogą dawać Exige'owi premię za drifting, kurde. Przecież tu właściwie tego driftingu nie ma. Ej, spaduwa! Nieźle. Ale dalej przeżywam tą kraksę, którą spowodowałem w poprzednim wyzwaniu, kurde. To było dobre z tym SLS-em. Bardzo mi się to podobało, naprawdę. 265 km na godzinę, całkiem konkretna prędkość, jak na takie warunki, nie sądzicie? Powinienem trochę uważać, ale w tej grze nie ma co uważać, tu naprawdę trzeba się śpieszyć, bo seria wyzwań to jest coś bardziej wymagającego niż zwykła kariera. Chociaż ona opiera się praktycznie na tym samym co tutaj, też musimy przejechać jakiś tam odcinek drogi. Tylko, że ma to jakąś tam fabularną otoczkę, prawda? A tutaj nie. Tutaj po prostu sobie jedziemy. Mamy osiągnąć konkretny cel. Albo pokonać znajomego, albo po prostu zdobyć sobie jakiś tam konkretny, fajny, platynowy medal. Albo chociaż złoty. Dobra, jest! Ha! Platynka. Mówiłem, że Lotusem się uda. I się udało. Świetnie. Wleciała platynka do mojego koszyczka.
i lotusikiem będziemy już często sobie jeździć, bo mi się naprawdę nim fajnie śmiga. Tylko powiem wam, że kłopotliwe troszeczkę jest jeżdżenie na lodzie. Dziwne, no nie? No bo jednak jest trudno, ale przecież nie zawsze musi być łatwo. Będziemy jechać w nocy. Mam nadzieję, że będę mógł wybrać mojego lotusa i wszystkich jak zwykle pokonać. Zobaczymy. No dobra. W niebo wstąpienie? Da fuck. Tak jest, możemy wziąć Exige'a, nie biorę już Miury, weźmiemy ten ostatni pakiet i moje ulubione malowanie, czyli takie sobie malowanie. No to go! Zajmij pierwsze miejsce, no dobra, spróbujmy. Myślicie, że to wykonalne w takich warunkach? Ścigać się ogólnie? Zobaczymy, będziemy zaraz wjeżdżać do tunelu. Próbuję złapać tunel, żeby nie używać... Aż ty, dziadu, nadmiernie nitra, wiecie o co chodzi? W tunelu ten samochód dopiero pokazuje pazur, naprawdę. Tu będzie zakręt ostry. Nie wiem po co w tunelu zakręt, ale dobra. Co? Czemu ja tak ostro zahamowałem? O co chodzi? Jedziemy jeszcze raz. A to było dziwne. Leciutko zahamowałem przed zakrętem i nagle samochód stanął w miejscu, what the fuck? Dziwna, to czasami gra jest, naprawdę, zaskakuje mnie. Czasami negatywnie, czasami pozytywnie. Dobra. Mam nadzieję, że znowu tak dziwnie nie zachowują. Jest. Jest. I ładnie wszystkich wyprzedzamy. Świetnie. I gonimy czołówkę. Z przodu widzę, że jedzie Chevy Cobra. Świetnie. I mamy... Jest. Świetnie, będzie zakręt, ale nie ostry, więc damy radę. Spokojnie i gonimy kobrę. Świetnie. Dawaj kobra, drafta. Dawaj drafta. Oj, będzie chyba ostry zakręt, albo i nie. Dobra, może użyjemy nitra przy wyjściu. O, właśnie tak. I gonimy. Niedużo mi to nitro daje, ale chodzi o to, żeby złapać tylko ten strumień. Już będzie genialnie. Łapie, 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 nie złapał chyba. Cześć, kobra. Na razie. O, zakręt. Dobra, zostawimy trochę nitra na wyjście. Ho, ho, i co powiecie na to? Idealnie pokonany zakręt by Lucyk. Tak. Mamy tutaj 2,55 osiągnąć. To jeszcze kawałek drogi przed nami tak naprawdę. Jeszcze cała minuta drogi. Cholera, za mną jedzie ta kobra. Nie mogę dać jej złapać mojego tunelu aerodynamicznego. Nie mogę w ogóle się tu dać tak naprawdę. Kurde, goni mi dziad. Dobra, ostry zakręt, bardzo ostry. No! Dobra, teraz to było zrozumiałe, dlaczego mnie tak wysrało do przodu. Z tego powodu, że no jednak jest ślisko i zablokowałem koła, więc samochód praktycznie nie miał przyczepności. To okej, okay, tutaj zwracam honor. Ale w każdym innym przypadku na suchym asfalcie, gdy się dzieją takie rzeczy, to ja wołam o pomstę do nieba, naprawdę. O nie, kobra, o nie. A ty mi stąd spadaj. Ty mi stąd spadaj. Bo ty się nie znasz na samochodach, a ja się znam. Dobra, musimy... O kurde, tu już jest meta, ale fajnie, no to ogarniemy sobie konkretny czas. Mówię wam, Lotus Exige to jest najlepszy samochód dla ludzków. Tak. Nie ma lepszego samochodu do wygrywania. Świetnie, platynowy medal znowu i znowu Lotusem Exige'em. Chyba będę nim tylko tutaj jeździł, jeśli się da. Zobaczymy. Premie za platynowe, to znowu te kurde premie wszystkie, naprawdę to jest katorga, za każdym razem narzekam, wiem, ale... Dobra, czarny diament to będzie kolejne wyzwanie, które będziemy sobie robić. Pamiętam ciągle o tej kobrze, którą musimy odblokować do wykonania poprzedniego wyzwania. Ale to już zostawimy sobie na kolejne odcinki, kiedy się odblokuje owa kobra. Być może uda się zrobić wszystkie te tutaj wyzwania na... O nie, o nie. Kończę odcinek, nie chcę na to patrzeć. Kolejne wyzwanie, będziemy jechać w Chevy GT500.
Ha! Trzeba już na pewno odblokować Chevy Cobra, bo ja po prostu tego nie widzę dalej, naprawdę. Nie widzę zrobienie złota tymże samochodem. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.